22. Międzynarodowy Festiwal Korczak. Razem z nami grupa z Serbii i dyrektor teatru, który gości na festiwalu, Jelena Stojanowicz-Patrongicz. Witamy. Welcome. Welcome. Thank you. Hello. Proszę, opowiedz nam o waszym teatrze i o spektaklu. Please tell us a little bit about your performance and about your theater. So we are coming from Kragujevac, the center of the Serbia, is in the center of the Serbia, and we have the youngest theater for children in our country. They exist from 2003, and also we have an international puppet festival, and that is a very important thing for us because at first we founded festival, and then many children was happy for that fact, and after that the city assembly decided that we will have our own children theater for children. Jelena prowadzi najmłodszy w tej chwili teatr dla dzieci w Serbii, w samym sercu Serbii. Teatr powstał w 2003 roku. Wszystko zaczęło się od festiwalu teatrów lalkowych. I w odniesieniu do tego festiwalu miasto postanowiło również dać im teatr dla dzieci, który właśnie Jelena prowadzi. A w jaki sposób budujecie repertuar? Czy koncentrujecie się wyłącznie na małych dzieciach, czy dla różnych grup wiekowych przygotowujecie spektakle? The target group is school children, also from 5 years and plus, but this performance which we perform here in your festival, Kolorowe Drzewo, yes, it's the first time that we have a performance for babies. Zazwyczaj spektakle i repertuar jest przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym lub też dla dzieci w wieku 5+. Natomiast ten spektakl, Kolorowe Drzewo, to jest rzeczywiście pierwszy spektakl dla najmłodszych, od pierwszego do trzeciego roku życia. Właśnie to od piątego, z tego co ja widziałam w repertuarze. Yes, and also we have the most our performance is puppet performance. Większość ich spektakli to są spektakle teatrów lalkowych, jakby, czyli głównie lalkowe spektakle. Yes, and it is huge performance with a lot of assembly and we actually play on big scene. Grają na bardzo dużej scenie, zespół teatralny też jest bardzo duży, zazwyczaj są to duże produkcje teatralne. So this is first time to that we have a small size performance. Także to jest dla nas też jakby premierowa sprawa, ponieważ pierwszy raz gramy spektakl, który jest przeznaczony dla maluchów i tak kameralny. A jak wygląda w ogóle mapa teatrów dla dzieci w Serbii? Many, 7 is professional puppet theaters. 7 profesjonalnych teatrów lalkowych? Yes, but we have so many. I think that I don't can count because some is public and some is private. So... Są niektóre teatry prywatne, niektóre publiczne, państwowe, też przeznaczone dla dzieci. Nie jestem w stanie ich policzyć. Czyli dużo. So many. Yes, we are a small country, and jesteśmy if I say małym... that we have maybe 40 children in theater, maybe it's a small number. but jesteśmy small małym country. Krajem, mamy tylko 40 teatrów, ale dla nas jest to duża liczba, chociaż jesteśmy małym. Pokazujecie spektakl dla maluchów, dla najnajów. Czy takich spektakli jest u was dużo? Bo u nas na przykład w Polsce tak, bardzo dużo, od 10 lat. No, I think that only we have 1 hour performance and one performance for Belgrade. So actually we... Jeden nasz spektakl, właśnie ten Kolorowe Drzewo i jeszcze spektakl z Belgradu. I wydaje mi się, że to są wszystkie spektakle. So actually we saw performances from Poland. For example, a little book from Theater Dlatego Pie. Zapraszamy na nasz festiwal zespoły z Polski. Yes. Między innymi spektakl Książeczka, to już nie... Tak. Tak, który jest grany przez teatr Baj. Tak. And it was really wonderful to see how the youngest kids reacted to their performance. So we decided to do something. To było wspaniałe doświadczenie oglądać, jak oni grają swój spektakl, jaką mają interakcję z dziećmi, dlatego sami postanowili zrobić też spektakl dla takich maluchów. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Thank you very much for coming. I do zobaczenia. Thank you so much. It's very nice festival. We hope that on next festival next year. Thank you. Thank you so much. Next time. Thank you. Thank you.